Firma Kromet już od kilku dekad pełni ważną rolę na rynku pracy w gminie Krosno-Odrzańskie. Od 4 miesięcy na jej czele stoi Marcin Sawiniec, nowy dyrektor firmy. Kromet, zasłużony i oferujący liczne miejsca pracy, stawia na dalszy rozwój. Plany, jakie mamy, to rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozwój produktu na rynku. Jesteśmy jednym ze znaczących dostawców rozwiązań dla profesjonalnej gastronomii, której odbiorcami są hotele, restauracje, bary, szkoły, czyli cała sfera budżetowa. Utrzymujemy realizację swojej strategii od wielu lat z konsekwencją i dlatego dotarliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy. Co ciekawe, ze sprzętu wyprodukowanego przez krośnieński Kromet podczas rybobrania korzystał sam Robert Makłowicz. I jak było widać, wszystko spisało się wyśmienicie, bowiem potrawy cieszyły oko, ale przede wszystkim podniebienia. Na naszym sprzęcie gotował pan Robert Makłowicz nie pierwszy raz. W zeszłym roku również, z tego co wiem, używany był sprzęt Krometu. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym evencie i że nasi pracownicy, nasza załoga również uczestniczyła i zaangażowała się w to przedsięwzięcie. Myślę, że odbyło się to w sposób bardzo zadowalający, urządzenia się spisały. Pan Robert Makłowicz, tak jak mówiłem, już wcześniej gotował na naszych urządzeniach. Postanowiliśmy teraz pokazać, że to my lokalnie dostarczamy właśnie tego typu rozwiązania, które najbardziej znani w Polsce ambasadorzy różnych marek, między innymi pan Robert Makłowicz, może wykorzystać. Obecnie firma zatrudnia około 100 osób, jednak już teraz wiadomo, że będzie w dalszym ciągu się rozwijać. Przystępujemy do realizacji naszych zadań strategicznych na kolejne lata, których realizacji planujemy częściowo zwiększenie zatrudnienia, ale również planujemy współpracę z outsourcingiem zewnętrznym, biznesowym, czyli zapraszamy do współpracy firmy z powiatu, firmy z miasta, drobnych przedsiębiorców, być może studentów czy absolwentów uczelni wyższych, głównie inżynierów, bo to mam na myśli. Realizując, tak jak powiedziałem, nasze założenia strategiczne, będziemy zwiększać zatrudnienie w sferze tej bardziej specjalistycznej. A to oznacza nowe miejsca pracy. O tym, że Kromet jako przedsiębiorstwo regularnie otrzymujące nagrody Fair Play w prestiżowych plebiscytach jest bardzo ważną firmą działającą na terenie gminy Krosno-Odrzańskie, świadczy m.in. stała współpraca i dobre relacje z samorządem. Współpraca z panem burmistrzem układa się w bardzo pozytywny sposób, zadowalający dla mnie jako osoby realizującej zadania ze strony Krometu i jestem przekonany, że jeśli te przedsięwzięcia zostaną wcielone w życie, które mam zaplanowane, to współpraca będzie obopólna zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla samej firmy, tak? Bo Kromet jest, myślę, chyba jednym z trzech wiodących pracodawców, może z czterech na rynku. My zaś czekamy do kolejnej edycji rybobrania. Można być pewnym, że ponownie na sprzęcie wyprodukowanym przez krośnieński Kromet powstaną przepyszne rybne rarytasy.